Majątek Karola Wiśniewskiego wyceniony jest na 151 milionów złotych. Ile w tym prawdy? Uważasz się za bogatego? Wiszą mi ludzie z 250 koła, których nigdy już nie zobaczę nawet. W tym momencie chyba pociągnę temat, który zszokuje każdego. Nie kupię nigdy Lambo. Jak ważne w twoim życiu są dla ciebie pieniądze? Wiesz co? Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Witam ciebie, Karol. Siemanko. YouTuber, inwestor, przedsiębiorca, wizjoner, jak cię można nazwać? Myślę, że przede wszystkim zajawkowicz, wiesz? Myślę, że bez tego to nie ma szans, nie? Na początku, zanim zaczniemy w ogóle tematy biznesowe, inwestycyjne i tak dalej, takie, które również bardzo ciekawią odbiorców, są tematy motoryzacyjne. W programie High Five często pokazuję różne samochody i tak dalej, a dzisiaj siedzimy w Oplu Merivie. Ja wiem, że ty jesteś fanem Opla od jakiegoś czasu. Tak. Zrobiłeś taki downgrade, tego słowa nawet użyłeś przy okazji wstawiania swojej foty. Myślałem o tym, żeby przyjechać do ciebie redajem swoim, 800-konnym. No. Ale mówię, dobra, no kurde, może coś lepszego. Słuchaj, Lamborghini Urus, Kiwani, mój znajomy z tydzień temu chciał pożyczyć mi na to, jak się dowiedział, że z tobą nagrywam. No. Taki konfig za 4 miliony. Przyjadę czymś jeszcze lepszym. Opel Meriva. Tak jest, słuchaj, no ja doceniam bardzo. Zlot fanów Opla. Tak jest, firma ta sama, także kurde, na pewno będzie fajnie, nie? Taki pika trochę jesteś, zamieniłeś Ferrari na Twingo. Tak, no. Dlaczego Opel, a nie coś lepszego? Czemu sprzedałeś Merola? Słuchaj, tam są dwa powody tak naprawdę, główne dwa powody. Pierwszy z nich jest dosyć prosty. Po prostu CLA, które miałem, nie sprzedałem go, ja je mam, ono po prostu stoi w garażu, ale jest dużo droższe w utrzymaniu. No jest. O wiele droższe, więcej pali, a drugim powodem jest samorozpoznawalność. No, to auto było bardzo, bardzo istotne i potrzebne przy w ogóle budowaniu całego mojego wizerunku, jakby na tym, to był jeden z takich, powiedzmy, milestonesów tak naprawdę, bo jako jeden z pierwszych ludzi w Polsce w ogóle tak otwarcie i śmiało pokazywałem to, że ej, słuchajcie, że mam zajebistą furę i to jest fajne, okay. Że mam tą furę, bo doszedłem do tego sobie, wiesz, ciężką pracą. W tym momencie już, wiesz, po tych 4 latach od kiedy to auto mam, bo już tyle czasu minęło, zaczyna być to dla mnie uciążliwe. Stwierdziłem, dobra, biorę Opla, ale uwaga, Opla też się chcę pozbyć, bo jest... Sprzedam Opla, bo Opel jest wart koło 100. Poważnie? Tak, stary. To jest największy. To jest jeden w Polsce taki. O, bo jakby, ja ci powiem genezę, skąd się wziął Opel. To musisz loterię zrobić, są bardzo popularne ostatnimi czasy. Wiesz, co planuję zrobić na Merola właśnie. O! Szczerze, nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. Pierwszy raz w ogóle jadę, ale fajnie. No wywiozłeś mnie na takie manowce, ty mieszkasz na końcu świata. Sprzedaj Opelka i biorę coś za 4 dyszki. Stary, za 4 dychy masz zajebiste auto. I ono się nie będzie prawie czy niczym rozwijał tego Opla, nie? A 5 dych będzie w kieszeni, wrzucę sobie w coś fajnego i wiesz, idziesz tam do przodu, nie? Do tej pory myślałem, że to ja jestem największym fanem Opla, a ty mówisz to z takim fanem i z taką pasją, opowiadasz o swoim samochodzie. Tak, to jest niesamowite, to jest Opel. Naprawdę mi się nim jeździ bardzo, bardzo fajnie. Moje pytanie było też kierujące w stronę tego Lamborghini. Co z twoim kombinezonem, kombinezonem Lamborghini? Wiesz co, właśnie ostatnio go odkopałem. Tak, mam go nadal, nigdy go nie założyłem, bo tam obiecałem wszystkim, że założę go dopiero jak kupię Lambo. To oznacza, że nigdy go nie założę. Nie kupię nigdy Lambo. Już to wiesz teraz. No chyba bym, żebym miał, wiesz, jakbym miał, myślę, tak z 400 milionów na koncie, to bym kupił sobie Lambo. No to już niedaleko. No nie, to, wiesz, daleko raczej, bo kwestie wartości to jest co innego niż posiadanie na koncie, tak? Ja już byłem tyle od kupna. Lambo. Tak. Ale co, Urus? Huracan? Nie. Avec? Nie. Czy coś klasycznego? Aventador miał to być, SVJ. SVJ Aventador. Byłem już naprawdę bliski kupna, ale uznałem, że kurczę. Wyobraziłem sobie tą sytuację, że mam tego Aventadora, wiesz, w garażu. No i tak sobie myślę, dobra. Co potem? Co ja z nim zrobię? Pojadę gdzieś, ale przecież to niewygodne, nie? No na twoje plecy to rozumiem. Niewygodne, no i tak, dobra. No to, żeby się pokazać, ale w sumie
gdzie jeżdżę, żeby... Ja nie jeżdżę, żeby się pokazać, bo mnie to jeszcze bardziej, wiesz, no... Jak jeżdżę gdzieś Merolem, to już mnie wszyscy widzą, to już nie muszę mieć Lambo, tak? Jak chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli. A i tak teraz nie chcę tego. Chcę bardziej mieć, wiesz, incognito. Okej. Okay. Więc drugi powód, żeby go nie brać. Później koszt, tak? Kolejny powód, żeby go nie brać. No ale dobra, tak się zastanawiam, okej, okay, finalna rzecz. Czy jak kupię to auto, to je kiedyś sprzedam drożej? Może być różnie. Raczej nie, chyba żeby nie jeździło. Oj, powiem ci, że tu kwestia złożona, bardzo musiałbym długo to rozpowiadać, ale w skrócie masz bardzo dużo szansy, jeżeli z salonu kupisz jakikolwiek Lamborghini teraz. Takie czasy są, że... Ale nie, jak nim jeździsz i użytkujesz chyba, raczej. To niewiele zmienia, wiesz? Tak? Tak, znajomy ostatnio sprzedawał złotego SVJ-a. Bańkę na tego, czysto, co jeździł po Krakowie? Tak, tak, no, Kowal. Tak wiele zbiegło się u mnie w głowie tych po prostu przeciw, że za na wadze ważyły za mało, nie? Okej, okay, rozumiem. Jak już Lambo odstawiłem na bok, no to okay, zastanawiałem się nad Teslą. Nawet zamówiłem Teslę i czekałem na nią 3 lata i w ostatniej chwili stwierdziłem, że jednak jej nie biorę i straciłem tam 500 dolków chyba, bo to za... Tak, tak, jest zaliczka. No. I chciałem jeszcze sprzedać miejsce w kolejce, no bo się tyle czekało, 3 lata, ale nie znalazłem niestety finalnie kupca. To raczej znalazłem, ale się później wycofali, więc stwierdziłem, dobra. Czyli Teslę też odpuściłeś? Teslę X miałem z tą nową kierownicą już, z wersji Plate, więc tą 1000-konną odpuściłem. Nie wykluczam takiej opcji, że może jak sprzedam Opelka, to sobie wezmę używaną jakąś Teslę, ale trójeczkę. Jeżeli będziesz chciał pozbyć się kombinezona Lamborghini, to możesz mi sprzedać. Wiesz co, ja możemy się dogadać. Chcę sobie zrobić takie miejsce z takimi itemami, na które głupio wydałem pieniądze, które w późniejszym rozrachunku okazały się, że były niezłą inwestycją i myślę, że kombinezon będzie jedną z nich. Tak, tak. Chcę powiesić parę tych itemów, bo mam parę takich chorych, drogich rzeczy, jakieś drogie buty czy jakieś drogie kurtki, które już są teraz warte na przykład 3 razy więcej. Wiesz, kolekcjonersko do tego podchodzę, zbieram je i może kiedyś to sprzedam. Zajarzyłeś jeszcze temat taki, że jak będziesz miał 400 baniek na koncie, to może wtedy pomyślisz. No bo stary, jak wiesz, 400 baniek na koncie, to wydać tam 2 miliony, no to masz, wiesz, no na nie pół procenta twojej kasy, więc dokładnie. Co to jest pół procenta? Jak miał 100 zł i wydajesz, stary, wiesz, 50 groszy, nie? Mhm. Tak, w pełni to rozumiem. Jaki był twój najbardziej dochodowy miesiąc w liczbach takich, wiesz, totalnie prywatnie? Ciężko powiedzieć w sumie. Ciężko powiedzieć z tego powodu, że no, te miesiące, kiedy były, te miesiące, które wiem, że chciałbyś usłyszeć, działy się w pierwszym sezonie i w drugim ekipy, no bo później już była spółka i tak naprawdę ja w chwili obecnej ja nie zarabiam ze swojego kanału ani ze swoich współprac. Ja wszystko daję w firmę. W sensie ja mam po prostu wypłatę w firmie, ale ona jest ułamkiem tego, co mój kanał zarabia i przynosi z samych współprac, już nie mówiąc o projektach, które dowożę. Mhm. Wszystko zostawiam w firmie, bo chcę ją rozwijać. Więc teraz bym musiał ci powiedzieć, ile firma zarabia. Myślę, że to nie o to było pytanie chyba. A pytanie o takie moje prywatne rzeczy. No to miesiące takie najbardziej dochodowe. Myślę, że podchodziły to pod miliony, nie? Że i to mówimy już o zysku, nie? Takim dla ciebie już finalnie. Wow. Ale to było, mówię, no to było już... To było wcześniej, tak? Tylko zastanawia mnie kwestia tego, co znalazłem. Wczoraj, zanim ruszyłem do ciebie, przeczytałem na Wikipedii, o tobie tak piszą. Majątek Karola Wiśniewskiego wyceniony jest na 151 milionów złotych. Ile w tym prawdy? Wiesz co, no... Prawdy jest w tym bardzo wiele, no bo ten majątek jest głównie oparty o wycenę naszej spółki, którą robili biegli. W związku z tym, no jest to prawda, tak? Tylko wiesz jak działa wycena, wiesz jak działa majątek. Tak. To nie jest tak, że ja mam 150 baniek na koncie, nie? Bardziej jest nawet mi daleko do czegoś takiego, a aktualnie mam na koncie myślę, że z 20 koła, bo w tych czasach uznałem, że nie chcę mieć w ogóle gotówki, bo się jej nie opłaca, więc w związku z tym, no nie mam 140 baniek niestety. Fajnie by było, chociaż w sumie nie wiem, czy by fajnie było, bo
wiesz, jak to jest. Tyle kasy. Ja mam tak, że mnie martwi, jak mnie to, wiesz, boli mnie to, jak mi pieniądze się marnują, tak? Ja muszą pracować dla mnie, muszą zawsze pracować. Mocno reinwestujesz. No mówię, mam 20 koła na koncie teraz w tym momencie. 20 czy 30 koła na koncie mam, nie? Dosłownie na wszystkich moich kontach mam tyle pieniędzy. Wszystko cały czas wrzucam. I mając taką kasę, to jest też duża presja, żeby ją wydać fajnie i żeby nie trzymać tego, bo to w ogóle się nie opłaca w tych czasach, nie? Bardzo mądre słowa. Mówisz, że dywersyfikujesz też pieniądze, jak mnie mam. Tak, stary, mam naprawdę na swoim koncie bardzo dziwne, ale takie ciekawe inwestycje, nie? Jakie są twoje najciekawsze inwestycje? No trochę których... tak jest w przypadku, tak jak ci mówiłem. Mam kurtkę z Louis Vuitton, za którą dałem 3 dychy, teraz jest warta 7 albo 8. Okay. Mam takie buty, ale to są takie inwestycje, które nie zrobiłem ich celowo, tylko bardziej to jest przypadek trochę, że teraz jakby mógłbym na tym zarobić, bo kupowałem je z myślą, wiesz, to były jeszcze czasy, kiedy miałem pierwszy zastrzyk gotówki w swoim życiu i myślę, że każdy powinien tak się na tym przejechać, że nie warto jednak na takie pierdoły wydawać kasy. Natomiast z biegiem czasu się okazało, że część z tych rzeczy mogła być nawet niezłą inwestycją, gdybym ich nigdy nie użył. Kurtki na przykład nigdy nie użyłem, miałem tylko raz na sobie, więc ona akurat się okazuje dobrą inwestycją. Ja mam też takie buty Diory, nie pamiętam, jak za nie dałem, ale też są już warte 2 czy 3 razy więcej. A z takich naprawdę fajnych i ciekawych, no to mam na przykład karty Pokémon z pierwszej edycji. Kupiłem je w ogóle, przepłaciłem za nie, co prawda, bo kupiłem je w akcji takiej, jak Logan Paul otwierał boostery z tej pierwszej edycji. Aha. I mam tam naprawdę takie limitowane karty, które też są warte i za jakieś parę lat może już wyjdę na zero, a kiedyś może nawet i na plus. Aha, czyli nie jest warta więcej ta karta? Nie, jeszcze nie, bo ja ją kupiłem w takich okolicznościach, że kupiłem booster i nie wiedziałem, co w nim będzie. On się otworzył i wyszedłem na minus. Ale te karty wierzę, że za 10 lat będą o wiele więcej warte, nie? A w takie bardziej poważne biznesy inwestujesz? Tak, no wiesz, mamy od tego zresztą całą naszą spółkę Ekipa Investments, tak? ASI, które jest w większości naszym podmiotem, tak? Jesteśmy większościowym tam udziałowcem, no i tam rzeczywiście jest dużo inwestycji w jakieś nowe technologie, w różne ciekawe rzeczy, w których nam głównie pomaga też nasz inwestor Januari, tak? On ma kontakty, on ma znajomości, wiedzę też, no i sobie gdzieś tam wspólnie próbujemy żonglować tą kasą, więc tak to wygląda, nie? Ale to są takie oczywiste rzeczy jawne, które są jawne, czy mogę cię podpytać o jakieś, o których może nigdy nie mówiłeś? Inwestujesz w krypto na przykład? Wiesz co, no bo to są też takie firmowe inwestycje, tak? Jakby też i część tej firmy... Czy firmowo, czy prywatnie? Jest i jakby należy, można powiedzieć, do mnie. Okay. Jest też dużo prywatnych inwestycji, no. Wiesz, jak mam teraz kasę, to raczej wrzucam to no, w giełdę albo w krypto właśnie, nie? Bo to jest takie najszybsze, najprostsze. Tak, do tego zmierzałem właśnie. No, więc bardzo szeroko, wiesz, ale surowce... Złoto? Złoto, srebro, jakby, no... Jest tego trochę. Zarobiłeś, zakładam, bardzo dużo pieniędzy, to jest w miarę oczywiste. Co się pojawiło w twojej głowie w takim pierwszym momencie, w którym właśnie się zachłysnąłeś tym? Kiedy zarobiłeś pierwszą banię, kiedy... Tak, no wiesz, był taki moment, pierwszy wiesz, przypływ. Akurat my mieliśmy ten komfort, że gdy to się stało, to ja nawet nie miałem czasu, żeby za bardzo wydawać te pieniądze, więc całą tą kasę reinwestowaliśmy później w firmę i tylko jakiś ułamek ja wydawałem na głupoty, mogę tak powiedzieć, też z czystym sumieniem. Oczywiście dzisiaj bym tego nawet małego procenta już nie wydał na te głupoty, bo nie warto, chociaż też wydaję sobie na jakieś rzeczy, wiesz. Mogłem mieć, nie wiem, klawiaturę zwykłą na USB podpinać, ale ja sobie na przykład zamówiłem Magic Keyboarda, żeby mieć, wiesz, bezprzewodowego. Bardzo dużo inwestuję w wygodę. Uważam, że jakby to jest, na tym mogę czasami nawet i przepłacić. Jakby wydaje mi się, że to jest coś, za co mogę płacić, za wygodę. No ale, wiesz, jakiś drogi item nawet może być czasem niewygodny, jak go kupujesz. Mówię tutaj o jakichś częściach ubrania, więc to jasne. Uważam, że było takie głupie wydawanie kasy. Jeszcze jest jedna rzecz, o której ja zapomniałem, która jest bardzo, uważam, ważna.
czyli inwestowanie w siebie. I wydaje mi się, że ktoś w dzisiejszych czasach ma, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, to totalnie nie warto tej kasy wrzucać, nie wiem, w krypto czy w giełdę. Uważam, że trzeba to wrzucić w siebie. Czyli kilka dobrych kursów albo oczywiście, że tak, nauka, jakby stary, wiesz, nawet czegokolwiek. Ja robię kurs na śmigłowiec teraz, nie? Już jestem na końcu, już zresztą mam, zostało mi dosłownie parę godzin, żeby go skończyć, 40 godzin, nie? Już go robię praktycznie od roku, w sumie dłużej niż rok, bo jeszcze wcześniej teoria była, to już powiedzmy z półtora roku to trwa wszystko. Więc naprawdę... Najlepiej wydane 120 tysięcy w życiu? To się okaże, okay. To się okaże, ale na pewno jest to dla mnie jakieś kolejne zabezpieczenie, tak? Nie wiem, stary, skończy się YouTube, wyłączą nam platformę jutro, bo YouTube stwierdzi, dobra, zrobimy im pranka, pyk. A ja mówię, dobra, to ja sobie będę teraz kiedy latał śmigłowcem, nara, nie? To daje ci taką swobodę, że nieważne co się stanie, to jest git. Ja mam taką swobodę już na bani, powiem ci, że od roku, bez problemu. Wiem, że cokolwiek by się nie stało, naprawdę, muszę siedzieć, stary, wszystko. Dasz radę. Dam radę, nie? Jak ważne w twoim życiu są dla ciebie pieniądze? Wiesz co, to jest ciekawe, bo bardzo mi się to zmieniło na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich lat. Jakby od nich zależało tylko moje życie, to miałbym w nie ciężko wywalone. Okay. Ale w momencie, kiedy jest cała firma na tym, to zaczynają być dla mnie ważne, bo jakby te, wiesz, ci ludzie, oni muszą zarabiać, oni muszą dostać kasę, oni muszą żyć za coś, wiesz, my działają z nami dla idei wielkiej, dla jakiejś tam naszej wizji, wiesz, o co chodzi, nie chcę ich zawieść po prostu i w związku z tym nabrały one pod tym względem dla mnie wartości, ale pod każdym innym straciły, bo tak jak ci powiedziałem, wiem, że sobie poradzę i wiem, że do fajnego życia nie trzeba mieć milionów na koncie, wiesz, o co chodzi, traktuję jak trochę punkty w grze. Jak sprawia taki... mi frajdę, jak wiesz, wrzucę tutaj troszeczkę tam w jakąś spółkę, patrzę, o, tu mi podrosło, ja nawet tego nie sprzedaję, stary, tylko się patrzę, mówię, o kurde, ale fajnie, tu mi spadnie, mówię, kurde, dobra, spadło, ale trzymam to, kiedyś wyjdzie tam do góry, wiesz, co chodzi. A uważasz się za bogatego człowieka? Oj, bardzo, ale nie chodzi tutaj w ogóle o majątek, nie? O jakby, myślę, przede wszystkim strefę prywatną, tak, wiesz. Czym jest dla ciebie bogactwo? Czego chcesz więcej, stary? Masz zajebistą narzeczoną, którą kochasz, masz zajebisty dom, pomagasz swoim rodzicom, masz super przyjaciół, masz z nimi mega vibe, pracujesz robiąc coś, co kochasz. Dla mnie to już jest koniec gry. Najwyższy level, nie ma już wyższego levela, wiesz, co chodzi? Pieniądze mają znaczenie, tak? Bo swoboda, wiesz, mieszkania w swoim domu, no to kosztuje, tak? I tego też nie było zawsze. Do tej pory, wiesz, wynajmowaliśmy dom, a wcześniej mieszkałem w mieszkaniu rodziców i płaciłem im za wynajem, więc no nie było tak zawsze i do tego po prostu doszedłem tą swoją pracą, wspólnymi siłami tak naprawdę. No i to jest dla mnie taka super wartość, fajna historia po prostu, więc no teraz jakby mam wszystko, tak? Czego, wszystko co dla mnie jest ważne i potrzebne, to mam. Bogactwo myślę, że w ogóle nie jest oparte o że nie jest po prostu oparte o to, ile masz na koncie, może w ten sposób. Był u nas jeden z gości tutaj, w Krakowie sobie jeździliśmy i on był w ciężkim szoku mojego podejścia. Jak ja mu mówię, stary, dawaj, jedziemy na stację, on w ogóle myślał, że wiesz, ja jeżdżę Merolem, ja podjeżdżam Oplem, on się śmieje, mówię, no mordzia, 9,2 spalanie, zobacz, chłopie, wiesz, ile ja zarobię na tym? Jedziemy na stację, mówię do niego, patrz, tankuje 9,5, mówię, zobacz, widzisz, stóweczka w kieszeni w tym momencie, do Merola by musiał 9,8 wlać, wiesz, co chodzi? No i takie rzeczy, i na przykład mnie to w ogóle jara, tak? Ja czuję się, że w jakiś sposób oszukałem to złe słowo, ale nie mam teraz innego, że oszukałem system, wiesz, co chodzi, że wiesz, mógłbym tym Merolem jeździć, mówię, nie, kij z tym Merolem, ja sobie wleję 9,5 do Opla, nie, i zarobię 100 na tym, nie? Jesteś takim... Nie wydana kasa, to kasa zarobiona, stary, nie? To mądry cytat. Jesteś teraz takim, może nie religijnym, ale finansowym właśnie ascetą. Gdzie mogę, jasne, tam zawsze uczknę. Jak na przykład jadę na stację, to wolę lać 9,5 i 9,8 do Merola, nie? A jakbyś miał powiedzieć, co w twoim życiu było największym
finansowym nie wypałem? Ciężko mi takie rzeczy wymienić. Co największe moje wtopy finansowe to jest pożyczanie kasy ludziom. Poważnie? No myślę, że w tym momencie... To teraz otworzyłeś po prostu... W tym momencie wiszą, mocny myślę, temat. Że wiszą mi ludzie z 250 koła, których nigdy już nie zobaczę, nawet wiem to świadomie. Już nawet nie, już się pogodziłem z tym. To jest moja pięta Achillesa, jeśli chodzi o mnie prywatnie. Otworzyłeś, nigdy w życiu nie rozmawiałem z nikim, szczególnie przed kamerą o tym. Jest wiele rzeczy, które mnie wkurzają, no. Ale to chyba wkurza mnie najbardziej. I dlatego nie znajdziesz na tym świecie chyba osoby, która by ode mnie pożyczyła kasę. Nie pożyczam i nienawidzę po prostu. To jest takie coś, że od tak, razu mi się... Też już to... Mam gula takiego. Musimy ukrócić to, bo ja zaraz się rozwinę tak, że ja przejmę po prostu tą rozmowę. No. Nienawidzę osób, które nadwyrężają twoje zaufanie przez to, że pożyczasz im hajs. I jest tyle osób, oprócz znajomych, które mogłyby ci pożyczyć ten hajs, nawet instytucji, że nie rozumiem, po co pożyczać. A słuchaj, jeżeli już masz ten, no. ten moment, w którym pożyczysz, no to sam widzisz, zawodzisz się na tym. Drogie śmieci, które się wywiozły same, wiesz co chodzi? Więc no niestety... No coś w tym jest. Dosyć drogie śmieci, ale już ich po prostu... Droga weryfikacja. Nie będzie, no. Tak, więc to ogólnie jakbym się zastanowił, najwięcej kasy no chyba straciłem na pożyczaniu pieniędzy ludziom, którzy obiecywali, że je oddadzą, ale nigdy to się nie stało i raczej się to nie stanie. A co w takim razie z... Ja chętnie posłucham z giełdą papierów wartościowych, z Ekipa SA, no. Ze spółką. Ona na przestrzeni całego okresu pikuje w dół. Teraz jest moment, od który też chcę cię spytać, gdzie on troszeczkę do góry leci, no. Akcje, kurs akcji ekipy. To nie jest strata dla was? Jak wiesz to co? Mogę pojąć jako zwykły człowiek? No, wiesz co? To nie jest wtopa kasy? Wasza? Nasza? To znaczy no, spadek wartości. No wiesz, firmy oczywiście w głównym założeniu... Może inaczej, żeby zarabiała pytanie. Pieniądze, tak? Żeby jej wartość dzięki temu rosła, żeby robiła coraz większe rzeczy. No więc oczywiście my myślimy o tym i obserwujemy to. Więc rzeczywiście, no, spadek jest, tak. Natomiast ja na to zawsze patrzę jakoś szerzej, to znaczy, wiesz, czy popatrzyłeś na przykład na wartość całego GPW albo New Connectu w tym okresie? Myślę, że bardzo by się ten wykres pokrywał, był zbliżony do naszego wykresu, co znaczy, że po prostu mamy teraz taki czas, że raczej każda spółka traci na wartości, traciła na wartości przez ostatni czas. My też straciliśmy dużo, teraz tak jak mówisz, mamy moment odbicia. No i myślę, że już nasze czyny zweryfikują to, czy to w którą stronę to będzie szło, nie? Ja też jestem gościem, który oddaje całe serducho w to, co robi. No i przede wszystkim kocham to, co robię i poświęcam się temu w 100%. W związku z tym, no, zrobię wszystko dla tej firmy. Bo to jest to, co kocham, nie? Nie żałujecie wejścia na giełdę? Nie, nie, jak się nad tym zastanawialiśmy... To był dobry krok. Tak, jak się nad tym zastanawialiśmy, mieliśmy też takie, wiesz, punkty weryfikacyjne, w których siadaliśmy głównie właśnie z wujasem, z Łukim, teraz już prezesem, i zastanawialiśmy się, czy to był w ogóle dobry krok, czy to był dobry moment, czy to była dobra decyzja. To wychodzi nam, że tak. Kto jest mózgiem w tym zespole? Ty jesteś mózgiem całej operacji, czy wiesz takim co? Myślę, że gościem, który ogarnia najbardziej jest właśnie Łukasz? My jesteśmy wspólnikami i to mogę tak powiedzieć z świadomością. Nie, że to, o czym mówisz, to na pewno jest pół na pół, czyli to myślenie o tym, to jest nasza wspólna myśl. Ja uważam, że moją wartością jako influencera największą jest to, że potrafię ocenić, czy coś się sprzeda, czy się nie sprzeda. I to nam wychodziło na wielu płaszczyznach. Dopełniacie się po prostu. Tak, czy to robiliśmy jakieś deale, czy to robiliśmy lody, czy to robiliśmy stare inne ruchy. Ja miałem ten zmysł, który jakoś tam, wiesz, bo tak się wychowałem w takim środowisku, że czuję to, potrafię się postawić z perspektywy widza, z perspektywy już też powiedzmy klienta w jego skórze i wiem po prostu, co się sprzeda. I on wierzy mi. Czuje rynek. On tak, czuje rynek. On wierzy mi w te decyzje i bardzo często działa to tak, że ja jestem osobą, która opiniuje i mówi:
dobra, tego nie robimy, albo to jest ok, ale zróbmy to bardziej w tym kierunku. Ja uważam się osobiście za człowieka, który bardzo dobrze czuje media, a mimo wszystko widzę przepaść nad tym, jakie wasze są działania. Najczęściej to my mamy to wyczucie, nie? Z wujasem. Jasne. Poznając ten rynek. A wiesz co, ja zawsze w ogóle nie byłem świadom tego, ale działałem w ten sposób, a dopiero pewna książka mi uzmysłowiła, co uważam, że jest też bardzo ważną częścią tego naszego sukcesu. Która książka? Sztuka zwycięstwa Phila Knighta, tak? Się chyba go czyta. W każdym razie jest to książka o gościu, który zrobił Nike'a. Okej. I tam była zajebista rzecz, którą ja sobie uzmysłowiłem dopiero jak tą książkę przeczytałem. Że ja tak naprawdę to stosuję, ale w ogóle nieświadomie. Diabeł tkwi w szczególe. Jakby dopracowując szczegóły, na każdym etapie jesteś w stanie zdobyć tutaj 0,5%, tu 1%, tu 2% w tym, że to coś będzie lepsze, ten twój produkt będzie lepszy i finalnie on będzie lepszy o 10, 20, 30%. Ludziom się wydaje, że wiesz, jest jakiś triczek, który mogliby korzystać, oni sobie myślą, dobra tam, wiesz, nie chce mi się z niego, a my, wiesz, ja każdy możliwy, jak każde narzędzie, jakie mam w ręce, ja je wykorzystam. Ja będę dążył do po prostu perfekcji na każdym możliwym aspekcie, bo to daje ci te małe procenciki, które później powodują, że jak jest już ten klient czy odbiorca i ma do wyboru dwa produkty, a twój jest lepszy o 1%, to po prostu big data statystyka powoduje, że więcej osób wybierze twój produkt, który jest lepszy o 1%. No i ja ogólnie kocham statystykę, jestem wielkim fanem jej i zawsze staram się żyć z nią, tak? Dopasować się do niej. Myśleć po prostu w ten sposób, że gdzieś tam na samym końcu lepszy produkt wygra. Stworzyliście teraz ekipowy projekt Twoje 5 minut. Tak jest. Napisałeś chyba nawet wczoraj, czy przedwczoraj na Twitterze, że to jest najlepiej oglądana seria na YouTubie wszechczasów. To prawda, to prawda. Czyli pobiła ekipę poprzednią. I różne inne ekipy, które są w Polsce. To znaczy, tworzone. Wiesz, tutaj mówiłem to w takiej kwestii, że po opublikowaniu filmu on zdobył jakąś tam największą ilość wyświetleń w porównaniu do wszystkich filmów, jakie kiedykolwiek wrzuciłem. Nigdy żaden film, oprócz teledysków, ale ich nie biorę pod uwagę, bo to jest inna bajka, ale takie filmy to one zrobiły największy po prostu zasięg. Okay. I też jako seria odcinków. Kilka tych serii u mnie na kanale było, to też jest najpopularniejszą serią. Jaka jest taka podstawowa cecha nowego twórcy, gościa, który zaczyna od zera w 2023 roku, dla ciebie? To znaczy dla ciebie, twoim zdaniem. Wow. Jedna cecha, nic innego, po prostu jedna. Jedna cecha. Jedna rzecz, którą musi mieć. Nie no, to musi jakby być. Nie ma innej odpowiedzi niż pracowitość. Okej, okay, pracowitość. Jak łączysz to wszystko, czym się zajmujesz, swoje życie zawodowe z życiem prywatnym? Masz w ogóle czas na to? Powiem ci, zdradzę ci, że z kilkoma osobami rozmawiałem, zawsze lubię przed rozmową spytać, o co ktoś by spytał. I to z reguły są moi kumple, przedsiębiorcy często. I słuchaj, trzy osoby dziwiły się, jak on w ogóle ma czas na przykład wyjść z dziewczyną w sobotę na randkę, skoro tak dużo robi. Czy masz w ciągu dnia czy tygodnia czas na to, żeby słuchaj, spędzać to jest rzeczywiście czas? Moja pięta Achillesa, muszę się przyznać. Bo często łapię się na tym, że naprawdę potrafię się zatracić w robocie. Tak bardzo ją kocham. Kocham swoją pracę, że naprawdę potrafię zniknąć, nie? I na szczęście Vera często mnie jest takim bezpiecznikiem i mówi: Karol, halo, bo my się, wiesz, dawno tam w tym tygodniu nie wyszliśmy nigdzie razem i w sumie to widujemy się tylko wieczorami. Coś jest tutaj nie tak. Ja wtedy się reflektuję i wracam na ziemię. Ale tak jest, no. Więc tego czasu jest bardzo mało i właściwie każdą wolną chwilę staram się spędzić z Werą, czy tam z przyjaciółmi też często, żeby nie opierało się to tylko o jakieś relacje biznesowe, bo akurat u nas to tak wygląda, że wszystko jest trochę ze sobą połączone, co też jest problematyczne, bo trzeba to umieć rozdzielać, nie? No i tak to wygląda. Okej, okay. Masz przyjaciół niemedialnych? Robert Lewandowski akurat dwa razy został przeze mnie przyłapany. Ostatnio może z 4 lata temu, jak sobie na 6 hulajnóg popylał ze znajomymi, słuchaj, no totalnie, wiesz, ludzie
Gangu Line'u, ale no, od dwóch dekad, słuchaj. No. Się znają i w ogóle nikt ich nie zna. To są, wiesz, ludzie z liceum, ludzie ze Znicza Pruszków. Dalej w lewo. I tak dalej. Ty masz takich znajomych, których nikt nie zna w mediach? Czy raczej to są styl mediów? Wiesz co? Rodzinę chyba tylko. No ja całe życie poświęciłem temu. Myślę, że dlatego nie za wiele mam znajomości takich, wiesz, czasów licealnych, gimnazjalnych, bo w momencie, kiedy oni wychodzili na, wiesz, spotkania, później na imprezki, do kina czy do galerii, ja w tym momencie rozkminiałem, jak zrobić hyperlapsa nad Kościołem Mariackim, a później siedziałem w domu i to montowałem, nie? Okay. Więc niestety nie miałem zbyt dużo dla nich czasu, w związku z tym nie za bardzo mam jakieś relacje. A to nie jest też tak, że jak masz jakichś znajomych, to wciągasz ich w media? Trochę też monetyzujesz znajomości? Wiesz co, nigdy nie zrobiłem czegoś takiego z premedytacją, gdy druga strona tego nie chciała, tak? To wyszło raczej naturalnie z dwóch stron, tak? Czyli, wiesz, nawet tworząc twoje 5 minut, to przyszli tam ludzie, którzy chcieli to robić, nie? To nie było tak, że ja do kogoś przychodzę i mówię: stary, dawaj, chodź, będziesz tam wrzucał jakieś storki, zrobimy z ciebie influencera. Nie. To wręcz działa bardziej w drugą stronę, nie? Więc tak to wygląda. To jest dla mnie, powiem ci, i tak fajne położenie, bo lubię mieć takich znajomych. Oni rozumieją te problemy. Bardzo ciężko, jak też... Nie, poczekaj, źle mówię. Mam takich znajomych, oczywiście. Tylko, że powiedzmy... Tylko nie mów, kto że to samo, zaraz prawo. Nie będą medialni. Nie pomyślałem o nich w pierwszym momencie, dlatego że tak właściwie to od niedawna mam takich znajomych. Myślę, że gdzieś od, powiedzmy, pół roku, roku, nie? Super. Mam takich znajomych, którzy w ogóle nie prowadzą żadnych social mediów, ale też nie poznałem ich sam. Poznałem ich, powiedzmy, przez Werkę. Gdyby nie Werkę, to bym ich nawet nie poznał. Bo tak jak mówię, ja... Nie mam jak nawet, wiesz, poznać ludzi spoza tej branży, bo całe moje życie to jest ta branża, wiesz, co chodzi? Jasne. Ja jestem tą branżą, wiesz, co chodzi, tak jakby... ale nie, w sumie tak jak teraz myślę, rzeczywiście, no. I spędzamy fajnie sporo czasu, więc... A nie masz tak, że... Teraz mi głupio, bo powiedziałem, że nie mam, no. Spoko, w pierwszej chwili się o tym nie myślę. Ja też w pierwszej chwili bym może o kimś innym pomyślał i nagle, a przecież ja z tymi się jeszcze widzę. Mam na przykład gościa, który pomagał mi założyć firmę, doradca podatkowy, w ogóle niemedialny. Bardzo dobrze się kumplujemy. Mam gościa, który jest moim sąsiadem, znamy się bardzo długo i też się jakoś kumplujemy. A mam też z mediów z znajomych, tak, z branży. No. I to raczej naturalne, że po prostu tak się dzieje. Bo ja też, wiesz, myślę, że to jest istotne, że ja nie podchodzę do tego jak znajomi z branży, tylko tak jak idziesz na skatepark i masz tam, wiesz, ziomali, którzy interesują się tym samym i zakładacie wspólnie, stary, firmę i sprzedajecie sobie merczyk, nie? Robicie wspólnie biznes, ale jeździcie na tych deskach i to jest wasz największa wartość, bo nikt by tych koszulek nie kupił, a kupują je dlatego, że znają tą historię, wierzą w to, że wy jesteście tymi gośćmi, którzy poświęcają w to całe serducho. Więc ja traktuję to jako ludzie z podobną pasją, ludzie z podobnym zainteresowaniem, ludzie, którzy jarają się tym, co ja robię, ja się jaram tym, co oni. I to jest dla mnie mega swobodne i naturalne, więc to bym chciał tylko tak, wiesz, dodać, że jasne. To może źle brzmieć, tak? Że mam tylko znajomych z branży, a jak spojrzysz na to z tej strony, się okazuje, że to jest w sumie nawet fajniejsi znajomi są niż tacy, z którymi nie masz żadnego wspólnego tematu, wiesz, co chodzi? Jasne, że tak. Nawiązałem tym pytaniem trochę do tego, że wcześniej też była jakaś ekipa znajomych, która się stworzyła. Tak. A w ogóle a propos starej ekipy, macie jeszcze jakiekolwiek szanse na to, żeby wrócić? Wiesz co, no... Myślałeś o tym, żeby przywrócić starą ekipę? Wiesz co, powiem tak. Oczywiście każdy decyzję za siebie podejmie, tak? Ja nie jestem osobą, która będzie kogoś do czegoś zmuszała. To na pewno. Więc gdzieś tam decyzję uważam, że każdy ma prawo podjąć samemu, w jakim kierunku chce iść.
No a ze starymi Jakubowiczami, no sytuacja wiadomo, no nieprzyjemna jest, ale wiesz, co się stało, to się nie odstanie. Ja wierzę, że wspólnie jeszcze kiedyś będziemy sobie siedzieć przy wspólnym stole i nie będzie popijać piwko. Tak, żadnego problemu. Wierzę w taki, w taki scenariusz. To jest trochę jak w rodzinie. Z rodziną też się czasem pokłócisz. Często takie historie się zdarzają, a później się godzicie, bo jednak to jest rodzina, to są ludzie, z którymi się wychowałeś i dokładnie tak tutaj to wygląda. To są ludzie, z którymi budowaliśmy cały ten, to wszystko, co jest wokół nas. Są ludzie, którzy wiesz, uwierzyli w tą moją wizję, poszli za tym, no i będę im za to dozgonnie wdzięczny, tak? Bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem i to jest dla mnie piękne i o tym po prostu pamiętam, tak? Jak staram się o takich rzeczach pamiętać, jak wiesz, całą tą sobie historię naszą przypominam i myślę o niej, to jednak ja jestem osobą, która pamięta dobre rzeczy, a bo wiem, że te złe się po prostu zdarzają i trzeba się na nich uczyć oczywiście, ale finalnie to warto sobie, wiesz, chcę jak będę miał 60 lat i siedzieć sobie w bujanym foteliku, to pamiętać te zajebiste rzeczy, a nie jakieś tam, wiesz, dramy, co były, kij z tym, nie? No właśnie, a propos bogactwa, to też moim zdaniem to jest tak, mianem bogactwa określam to, że mając te 60 lat w foteliku, bogactwem nazwę to, że jak najwięcej mam chwil, które będę tam na tym foteliku wspominał. A w nawiązaniu do ekipy, broń Boże, nie chciałem gadać w ogóle o ekipie. W tym momencie chyba pociągnę temat, który zszokuje każdego. Mam wrażenie i ciekawe, jakie jest twoje zdanie, że zawsze lepiej w zespole niż solo. I to jest w mediach. I to jest, ty jesteś dobrym przykładem tego, że zawsze była ekipa. Że nigdy nie był Frizz Oluszek sam, który tworzy, no chyba, że dawno temu, ale od praktycznie całego czasu, który masz w mediach, to zawsze Real Madrid będzie lepszy niż Cristiano Ronaldo. Mhm. Zawsze Guns N' Roses będą ciekawiej grali i więcej osób zbierali na koncertach niż Slash. No. Co o tym sądzisz? Zgodzę się. W skrócie. W sumie można by zamknąć ten temat, ale chciałem z tobą więcej o tym pogadać. Jakby o wiele lepiej jest działać w grupie. No zresztą wiesz, największe projekty w Polsce to są teraz tak naprawdę grupy influencerów, czyli Fame MMA. Jakby jest jedną z największych rzeczy teraz w Polsce w social media. Okay. I opiera się to o to, że jakby tam masz po prostu influencerów. Jest jakby grupa influencerów, która w jakiejś tam... Daje show. Jest jakaś forma show zrobiona i oni w tym show uczestniczą. Okay. I to działa tylko dlatego, że to są influencerzy i to jest grupa influencerów, bardzo nawet duża, nie? I przez to też ma duże to rozmiary. Więc jak najbardziej uważam, że w grupie jest o wiele łatwiej. W grupie jest łatwiej. Czy lody, czy napoje, czy donaty i tak dalej, tak dalej. Co jeszcze może się pojawić? Z czego jeszcze nie wymyślisz, że tak powiem? Ja myślę, że ten rok będzie ogólnie rokiem produktów, które pojawią się na smartfonach, wiesz? Aplikacje? Różnego typu, pod różnym kątem, no. Okej, okay. Jak wyobrażasz sobie Frizz swoją emeryturę? Kiedy ona będzie? Nie, szczerze, nie będzie chyba takiego momentu. Jesteś typem człowieka, który pracuje raczej do końca. Jakby ja muszę coś robić, nie? Ja muszę coś robić. Jak ja czegoś nie robię, stary, to nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Muszę coś robić po prostu. Podobnie. Więc generalnie obstawiam, że nie będzie takiego momentu. Ale na pewno jak myślę o swojej przyszłości, to widzę miejsce, w którym jest trochę więcej czasu wolnego niż teraz, wiesz? Okay. Bo w tym momencie ja pracuję 7 dni w tygodniu, bo myślę, że spokojnie mogę powiedzieć między 12 a 16 godzin dziennie. A w przyszłości myślę, że chociaż ten jeden dzień sobie odpuszczę. Jesteś dla siebie naprawdę łaskawy. Jak w takim razie widzisz sobie w wieku 60 lat? Kurde. Zakładasz media do końca życia już? Będąc taką mocną ikoną? Słuchaj, nie wiem. Zakładam, że będę robił to, co,
A, będzie mnie jarało, B, będę mógł na tym zarobić, nie? Jakby to są dwa czynniki. Pierwsza, najważniejsza rzecz na piramidzie, a właściwie na samym dole tej piramidy, bo piramidy się buduje od podstawy, okay. To jest, czy mnie to jara. Drugie, czy można na tym zarobić, nie? Więc mam kilka takich punktów, które chciałbym zrealizować. Na przykład to, żeby nie spędzać zimy w Polsce, tak? To, żeby mieć minimum trójkę dzieci, bo tylko wtedy ten współczynnik jest dodatni, przyrost naturalnego, a wierzę, że moje geny są dobre. Wierzę, że moje wartości są dobre, chciałbym je przekazać komuś. Super. Więc to są gdzieś tam takie, wiesz, takie rzeczy. Chciałbym mieć na pewno swoją łódkę, jakąś małą, ale żeby móc sobie popłynąć, wiesz, pyk samemu, poskakać sobie do wody. W takim razie zapraszam w lato na żaglówkę, będziemy mogli we czwórkę, wezmę swoją dziewczynę. Tak, wiesz, sobie. My zawsze jak jedziemy na wakacje, to jest nasz... dobry czas. No, to jest w ogóle nasz taki must have i polecam każdemu wynająć po prostu gościa z łódką albo zrobić sternika morskiego sobie. Oj. I sobie małą łódeczkę po prostu wynająć. Karol, bardzo ci dziękuję. Dzięki piękne. Jeszcze pogadamy za kamerami, a z wami się żegnamy. Trzymajcie się. Do następnego. Na. Cześć.